kochań. Ja właśnie wróciłam z miasta. Byłam odebrać samochód z naprawy. Ten męża samochód, nie mój, bo mój to już na złom się nadaje. Ale nie wiem, może go będę też robić. Mojego męża była zepsuta klima i musiałam go zaprowadzić do naprawy, potem przyjechać autobusem. I dzisiaj szłam znowu, jechałam autobusem i przyprowadziłam samochód. Więc tak się nachodziłam ostatnio. Tyle kilometrów mam zrobione, że aż mnie nogi bolą. Ale wracając, zrobiłam małe zakupy i stwierdziłam, że może Wam pokażę, co tam dobrego kupiłam. Tak, słuchajcie, standardowo pampersy. Ta paczka taka podwójna, muszę to zaraz zanieść do pokoju. I tu są dwie paczki pampersów i to kosztuje 39,90. Później to sobie schowam do szafy. Tutaj jak zwykle zabawek pełno. Ach, jestem tak zmęczona, masakra, nawet nie wiecie. Tutaj mam ocet, bo będę... Jutro jadę na rynek do Sierakowic. Tam mamy taki fajny rynek, to jest trochę od nas, ale lubię tam jeździć, rzadko tam ostatnio bywam, w zeszłym roku bywałam tam częściej. A teraz brak kasy, dwójka dzieci robi swoje. I tak, kupiłam z Biedronki ocet. Tutaj byłam w takim sklepie, o tu muszę cukinię, widzicie, Jasiu obierał, pomagał mi wczoraj. I tak obrał i mówi, mama, resztę ty, dobra. Trochę tu Franek obgryzł, ja wam mówię, przyboje były. No, ale wracając do tych zakupów, byłam w takim sklepie, likwidują sklep obuwniczy. I kupiłam takie klapki. Ja mam takie same na nogach, za które zapłaciłam 21 zł. A tu te z tej likwidacji były podychę. A jak mój mąż był w domu, to właśnie nosił te moje. Bo ja mam dużą nogę, ja mam 41,2, więc, a mój mąż ma 43, więc wiecie, dużej różnicy nie ma i chodził w moich. I kupiłam mu tutaj jedne takie na dwór, żeby biegał takie grubsze. On w tych klapkach latem też na dworze chodzi. A drugie takie w domu, takie zwyklejsze, podychę. Podychę czy podziwięć jakoś tak, bo z tej likwidacji sklepu. Dobra, a tutaj byłam w Rossmanie potem i kupiłam do łazienki takie mydło, bo nam się skończyło tam mydło. Ja zawsze kupowałam do uzupełniania, ale to w sumie kosztuje 2 zł. I Jasiu tam to pudełko już ma zmaltretowane z Frankiem podczas zabawy w wannie, więc kupiłam nowe pudełko. Kupiłam taki płyn do kąpieli, bo mi się skończył. I on kosztował, zaraz wam powiem ile. Ten płyn kosztował 6,99, więc naprawdę fajna cena. I pięknie pachnie. Cudownie pachnie takimi kwiatami. Taki przypomina mi jeden mój perfum. A to kosztowało... To mydło, zaraz wam powiem. 2,39 też była jakaś promocja, bo tak to kosztuje normalnie, czekajcie, ile była promocja, 2,99 to kosztuje. Dobra, dalej lecimy. Dwa zwykłe mydła do łazienki, też były po 1,50 zł chyba. I kupiłam sobie takie peelingi, bo nie było tych moich zielonych, podwójnych, więc wzięłam takie pojedyncze. Bo mi się już pokończyły peelingi, został mi tylko ten jeden pokrzywowy. A te, wydaje mi się, te drobnoziarniste lepiej oczyszczają niż tamten, który mam z tego, z tej firmy Sylveco chyba. Nie, Sylveco był, skończył mi się. Teraz mam inny taki, no i muszę się posiłkować tym peelingiem z Perfect. I właściwie to poszłam po to, bo jutro chyba pójdę na imprezę
na 18 do córki znajomej, ale nie jestem jeszcze pewna, czy pojadę, czy nie pojadę. Nie wiem, zobaczymy, jak będę się czuła, jak moje samopoczucie będzie. I tutaj mam takie stopy w sprayu, bo chcę ubrać sukienkę. I nie chcę ubierać rajstop, bo wiecie, póki co dzisiaj jest chłodno, ale może jutro będzie ciepło i co, i w rajstopach się jeszcze pocić, to jest masakra. I chcę wypróbować to. Nigdy tego nie miałam, a widziałam, że dużo dziewczyn na YouTubie to próbuje. Więc zobaczymy. I ten rajstopy kosztowały, zaraz wam powiem, 21,50, a w ogóle to kosztują 29,90, więc była promocja, 8 zł zaoszczędziłam. Tak, 8,40. Czyli kosztowało 21,59 te rajstopy. Zobaczymy, ja tutaj mam wpisane jasna karnacja, bo ogólnie to ja jestem taka, wiecie, mało opalona, tak mi się wydaje przynajmniej. No. I to tyle. I za te zakupy zapłaciłam 41 zł za te. Widzicie, niby nic, niby tu 20, tutaj 6, tu złoty 50. Te peelingi nawet nie wiem po ile, ale już 4 dyszki poszły. Tak to się wydaje. Muszę wyrzucić do śmieci zaraz. No. I to by były te zakupy. A teraz Biedronki. Aha, byłam w takim małym sklepiku z ubraniami, ale tam też mają kolczyki i spinki. I kupiłam sobie dwie takie spineczki do włosów. O, i to są takie mocne spinki. Takie porządne, że wiecie, że ta sprężyna, że to ściska. Bo te zwykłe małe spineczki mi nie dają rady. Ja mam za grube włosy. I ta jest taka ładna z takimi kryształkami. Ładnie wygląda. A ta jest taka czarna, zwykła, malutka. Taka na co dzień. Widzicie, ja lubię sobie tutaj włosy tak spinać. I tu do tyłu chwytam. I tutaj też chwytam i spinam z tyłu sobie spineczką. I wtedy one też mnie tak nie grzeją, jak jest taki chłodniejszy dzień. Że one są tylko lekko spięte. Ja nie lubię ostatnio w ogóle nosić gumki. Bo jak noszę gumkę, to bolą mnie cebulki, o, tak bym to powiedziała, bolą mnie cebulki włosów, jak mam za mocno ściśnięte włosy, nie wiem, i muszę, przeważnie chodzę luzem, no ale jak jest tak bardzo gorąco, to spinam te włosy nawet gumką jakoś taką do góry, czy ten, czy warkocza sobie robię, a tak, to właśnie takie te klamerki są bardzo fajne, a wszystkie mi się ostatnio połamały, bo były za słabe, mam za gęste włosy, za dużo włosów. Ale jeszcze trochę mi podrosną i będę je oddawać, więc spoko. Jeszcze tak myślę do, czekajcie, co mamy teraz, sierpień. Pewnie gdzieś na jesień sobie obetnę je, myślę. Bo chcę je oddać na fundację. Więc dlatego chcę, żeby były takie długie, no a są już takie, no dosyć. I w ogóle muszę jechać do tego salonu, do którego chcę je oddać i się zapytać jeszcze, ile muszą mi urosnąć w ogóle. Pomierzyłam je centymetrem, no to niby okej, ale ja też nie chcę mieć takich krótkich, jak mi obetną. Mogłabym sobie boba zrobić, ale teraz się przyzwyczaiłam do długich, więc wolałabym mieć chociaż takie, żeby jak mi obetną, nie? Więc trochę jeszcze trzeba je zapuścić. No, a tu zakupy z Biedronki. Tu kupiłam mojemu mężowi taką wycieraczkę do tego mieszkania, w którym on jest. Jak do niego się wchodzi, to u góry po tych schodach i wtedy, żeby sobie położył taką wycieraczkę ładną z napisem Hello. Myślę, że będzie spoko. Tylko on by ją musiał, a nie wiem, jakoś sobie to mi ją położy. Ona była w promocji po 6 zł. 6,60. Więc wzięłam, zaniosę ją na Stych, bo tam dużo rzeczy mam mu pokupowane i jak jest jakaś promocja, to na Stych właśnie kładę. I później jak do niego pojadę, to mu to wszystko zabiorę i będę mu tam dekorować te wnętrza i sprzątać. Tu kupiłam kiełbasę na leczo do tej właśnie cukinii. Tutaj mamy ser, salami.
Brzoskwinie, są takie te duże brzoskwinie, teraz nie wiem jak one się nazywają, ale one są przepyszne. Tam mam na talerzu już kilka, w zeszłym tygodniu kupiłam i je jemy, a one są bardzo miękkie już, a te tutaj są twarde i ja je położę z boku i one też dojdą sobie tak. Tutaj mam kiwi, 10 kiwi, bo ja przeważnie kupuję tak po 10 i wtedy to kiwi też jest z reguły twarde i musi poleżeć. Tu mam takie smoothie, którego wypiłam połowę, większą połowę w drodze. Ale to jest słodkie, że masakra. Tu jest granit, twarożek, serek wiejski, woreczek, jogurt naturalny. Tu jest znowu serek wiejski, znowu twarożek, arbuz, połówka, bo całego to my nie zjemy, na pewno nie. I w promocji w Biedronce są takie monte duże, znaczy się teraz nie była promocja, teraz była normalna cena, 7,90 chyba to jedno kosztuje, ale one są do września, a moje dzieciaki uwielbiają monte, więc na pół im daję, chociaż nawet nie zjedzą tego na pół, jako deser. I kupiłam 3 takie monte. Cytryny, bo ja wodę z cytryną rano zawsze. I tutaj mam udka z kurczaka na rosół, takie bez skóry. I tu mam piersi z kurczaka. I to są całe zakupy z Biedronki. Robiłam jeszcze dla mojej mamy, więc rachunek był trochę większy. I dla mojej mamy też siatkę zakupów, no ale zapłaciłam w ogóle 237 zł, no ale jeszcze mamy zakupy, liczcie, że były, więc... Ajku. Teraz to będę chować wszystko do lodówki. Ostatnio umyłam nawet lodówkę, bo była tak zabrudzona. A teraz za to mam w pokoju bałagan. Mam taki syf tutaj na płytkach. Wy tego nie widzicie tak z daleka, ale tu jest brudno. Nie mam czasu, jestem ciągle w niedoczasie, mówię wam. Teraz gotuję leczo dla mojego męża w słoiki. No i dla nas też, my też sobie jemy. Czasami jak nie chce mi się obiadu w zimie gotować, to to leczo jest super do odgrzania. Teraz sobie odgrzeję na obiad. Resztę wrzucę w słoiki i zagotuję. I przygotuję kolejne na jutro. Bo mam tej cukinii tyle, że nie pytajcie. I takie giganty jeszcze na dodatek wam pokażę. O, wszystkie same takie giganty. To jak dwie takie wrzucę, to cały garnek. Dobra. Słuchajcie. Jak ja jestem padnięta, nawet sobie w głowie. Nie wyobrażacie tego masakra. Wczoraj do 3 w nocy robiłam sobie paznokcie, jak widać. Druga, 38 chyba skończyłam jakoś tak. No i wstałam przed 7 czy po 6 jakoś, bo budzik dzwonił. Jestem tak zmęczona, dzisiaj jeszcze szłam tyle tych kilometrów po ten samochód. I naprawdę wypakuję te rzeczy, znaczy je wypakowałam już, teraz je poukładam. To leczo w słoiki i dzisiaj już więcej chciałam sobie robić paznokcie u nóg, ale już dzisiaj nic więcej nie robię. Pójdę się wykąpać, nasmaruję sobie te nogi tymi rajstopami w tym sprayu. Muszę w ogóle przeczytać, jak to robić, czy to się smaruje przed założeniem sukienki, czy po każdej kąpieli, nawet nie wiem. Więc muszę doczytać sobie na jakimś forum, bo ja sobie wysmaruję po kąpieli, a rano nie będzie już nic na nogach. Nie wiem, jak to działa. Były też tam takie same opalacze, ale na całe ciało i nawet na twarz, ale ja nie chcę się zapychać tym. Uważam, że balsam mi wystarczy. A to, co się chce opalić, to się opalę. I tak jestem dosyć opalona na słońcu. Tak mi się wydaje. Tutaj widzicie, nie ma tego tak widać, ale jestem opalona. Musicie mi uwierzyć na słowo. O, zobaczcie. Tutaj jestem opalona od... O, tu mam nawet... od stroju taki biały pasek. Więc coś tam jestem opalona i nie chcę się smarować tymi samoopalaczami.
Tak, po całości, więc chcę tylko na te nogi spróbować, ale nie wiem, zobaczymy. Na pewno dam wam znać, o co tam z tym chodzi. Bo pierwszy raz w życiu takie coś będę miała, naprawdę. No, tyle. Muszę się napić zimnej wody. I do roboty. Pa!